Siema, siema! Z tej strony Alcie i Prozi z kanału Spanie w Wanie. Alcia właśnie jest tyłem do mnie i się jeszcze nie wita, bo już jest w pracy. Tak u nas jest intensywnie. Wyobraźcie sobie, że w dzisiejszym odcinku robimy przeróżne rzeczy, mianowicie walczymy tutaj z klejem, zakładamy nowe uszczelki, szlifujemy drzwi, wymieniamy drzwi, no będzie się dużo działo. Będzie brudna robota po prostu. Będzie tak zwana brudna robota, piękną łazieneczkę już mamy skończoną i widzicie w tle, że już no ściany stoją, nic nie odpadło, jest świetnie. Także w tym odcinku brudna robota, zaczynamy. No opowiadaj o naszych ananaskach, które tutaj pokleiły to wszystko. No ja nie wiem, o co tu chodzi. Ja wiem, że czasem uszczelki trzeba przykleić. Ale tutaj to po prostu nie wiem, co to poszedł za klej. On jest wszędzie i to jeszcze z takiej ilości jestem tego kleju, że nie jesteśmy w stanie go zdjąć. Ja chcemy nałożyć tutaj piękniutką, czyściusią, nową uszczelkę. A na coś takiego bardzo nie chcemy nakładać tej uszczelki, więc nożyk. I po prostu próbuję to zdjąć, zaraz jeszcze będę tu próbowała trochę po prostu, nie wiem, jakimś tym rozcieńczalnikiem chyba. Trochę, może to rozpuści, może ten klej będzie odchodził. Natomiast teraz to jest po prostu ciężkie do zrobienia, bo to jest super twarde i jak przez chwilę uda mi się złapać taką gumę i przez dosłownie kawałek się ciągnie, to po takim momencie to po prostu pęka i tak zostaje do wyskrobania. Więc skrobię dzisiaj po prostu ramkę drzwi po to, żeby nałożyć uszczelkę. Tymczasem ja zabieram się za ogarnianie tyłu. Co to znaczy? Zajmuję się wyszlifowaniem tutaj do końca tych elementów rdzy, żeby położyć podkład epoksydowy i zabezpieczyć tutaj, bo zaraz mamy tutaj już belę gotową nową, więc będę tutaj wszystko przykręcał. No i muszę jeszcze tutaj takie po robocie doszlifować rzeczy. No i w tym miejscu właśnie muszę się pozbyć tego i tego, bo będziemy tutaj wklejać okienko. A, no i wymieniamy zawiasy, bo te są zardzewiałe i połamane w niektórych miejscach, także stwierdziliśmy, że inwestujemy, wymieniamy zawiasy, no i leci. No słuchajcie, jesteśmy w szoku, bo przewertowaliśmy YouTube'a i na polskim YouTubie nie ma tutoriala, jak wymienić zawiasy w Ducato, więc jestem w szoku, bo myślałem, że każdy wymienia zawiasy w Ducato, a tu się okazuje, że no, że nie, także no, każdy, ale nie pokazują. O, no może właśnie każdy wie, jak to zrobić, a nikt nie pokazuje, więc metodą prób i błędów doszliśmy do tego. A więc tak, musicie najpierw odkręcić lampę. Żeby odkręcić lampę, musicie odkręcić tutaj tą taką kratkę. I potem w tej kratce jest tutaj coś takiego jak taka śrubka. Gdzie ona tutaj jest? Czekajcie. O! Tu jest taka śrubka, taka dziwna.
To jest 17 i musicie odkręcić lampę. I jak odkręcicie lampę, to dostaniecie się tutaj do takiego torksa. To jest torks 30 z tego co pamiętam. I tym torksem odkręcacie wszystkie śrubki, które są tutaj, tam i tam i tam. Jeszcze jedna śrubka jest tutaj, ale nam udało się po prostu to podważyć. I wtedy jak podważycie to, to macie dostęp tutaj do tych śrub. I w innym wypadku po prostu, a jeszcze trzeba, to jest tutaj i to trzeba odkręcić. W innym wypadku niestety no nie dostaniemy się do tego, więc mamy trzy śruby na każdy zawias. Dwie są zewnętrzne, a jedna jest wewnętrzna. I na szczęście tutaj w tym wypadku nie były zapieczone, bo po prostu byłaby tragedia. Jeśli chodzi o górne zawiasy, no to te dwie śruby oczywiście są widoczne i bardzo łatwo je odkręcić. Natomiast tutaj tą środkową śrubę je widzimy tu. Więc tak samo przez ten otwór, gdzie mamy właśnie tą kratkę. Kurczę, ona jest tak ładna, powiem wam. Alcia tak pięknie zrobiła tą kratkę, że mi jest po prostu ciężko na sercu, jak tą brudną łapą miałbym to odkręcać. Także za każdym razem, jak coś trzeba zrobić czystszego, to musimy iść umyć ręce. Także jednak warto zawiasy na samym początku wymieniać, a nie jak już jesteście w połowie drogi. No, my to oczywiście mamy wszystko świetnie zaplanowane na początku, a potem jak wychodzi? No nie wychodzi. No właśnie. Nie wychodzi. No, tak to wygląda. Tu już udało mi się ten jeden zawias wymienić, więc podjarka chodzi naprawdę, zobaczcie. To jest stary zawias, cały zardzewiały. One mają naprawdę duży problem z akurat z tym rdzewieniem. No i wymieniliśmy jeszcze tam rdza jak rdza. Rdza to nie jest problem. Natomiast tutaj widzicie, to jest pęknięte. Dlatego chcemy wymienić to. No bo jednak połamane zawiasy to uważam, że nie jest dobry pomysł. A jak one tam nie kosztują fortuny, no to warto to wymienić. No nie myślałem tylko, że będzie tak skomplikowane, żeby się dostać do środka. No ale nic, działamy dalej. A i żeby lampę wykręcić, to tak jak mówiłem, te dwie śruby i potem tylko trzeba odczepić kabelek, który łączy te wszystkie elektryczne sprawy w środku. I przepinaniem wszystkiego. Także lecimy z tematem. Dzisiaj się jaramy, bo jest w końcu ciepła pogoda. Także korzystam. No, kolejny tutaj temacik. Odkręciłem właśnie ten zawias i zobaczcie, w jakim stanie jest ta blacha. No niestety pełno rdzy. Ten zawias tragicznie się odkręcało. No zobaczcie na to. Bardzo brzydko. No a ten drugi był on naprawdę spoko. Blacha w świetnym stanie. A to słabiutko. Także jak kupujecie te Ducatosy, no to zwróćcie uwagę na zawiasy, w jakim są stanie. One pewnie byłyby ok w tym miejscu, no ale to po jakimś czasie pewnie zaczęłoby rdzewieć jeszcze bardziej i mógłby być Armagedon. No, udało się te drzwi wymienić, także tutaj mamy super nówki sztuki. Poprzekręcałem wszystko, nie było to lekkie, bo nie wiedziałem co gdzie jest, ale sprawdziłem, mam nadzieję w sensie, bo jeszcze nie sprawdziłem, ale mam nadzieję, że wszystko działa. Tam stare drzwi gotowe na złom. No i tutaj z tymi jeszcze musimy powalczyć, bo przy tych jest co robić. Teraz idziemy do szefowej. Szefowa z kolei czyści klej, który był pod uszczelką, bo ta uszczelka od drzwi przysłubnych była cała po prostu przyklejona, taki czarny klej do okien i wpadliśmy na pomysł, żeby to wszystko wyszlifować, bo niestety nożykiem po prostu to nie idzie, więc mamy wkrętarkę razem z druciakiem i tym druciakiem z tej strony, chodź moment,
I z tej strony po prostu wszystko tym bruciakiem jedziemy do gołej blachy, bo niestety pod uszczelką gdzieś tam była jakaś wilgoć i tu widać chyba... A nie, bo ja już to druciakiem zdjęłam, że już zaczęła pojawiać się rdza i stwierdziliśmy, że po prostu docieramy do gołej blachy i wtedy ją tutaj pomalujemy, położymy specjalny preparat, żeby to nam nie rdzewiało w przyszłości i zrobimy tak, żeby to było ładniusie, nowiusie i żeby gdzieś właśnie później pod uszczelką znowu nam nic nie wychodziło, więc po prostu od podstaw doprowadzamy to do, oj, doprowadzamy to do porządku i nie będzie trzeba w przyszłości tutaj wtedy działać. I jeszcze tutaj będzie do wystukania, bo zobaczcie. Wilgoć rdza. No, zobaczcie, jak wygięty jest ten kawałek, a to powinno być proste od tego miejsca aż do tego miejsca, no ta blacha powinna być prosta, dlatego jeszcze będziemy musieli tutaj postukać, wyklepać i sprawić, że to będzie proste. To jest coś, co powinniśmy zauważyć na samym początku naszych prac. W mniej więcej odcinku numer 2. Ale nie udało się tego zauważyć i generalnie tam uszczelkę myśleliśmy, żeby zostawić, bo będzie ok, ale potem jak zobaczyliśmy jej stan, no to stwierdziliśmy, że wywalamy. Nie była to dobra decyzja, bo okazało się, że te uszczelki są drogie i mogliśmy ją po prostu zdjąć, naprawić i założyć jeszcze raz. Chociaż nie wiadomo, czy ten w sumie, ona tam była w kiepskim stanie, więc nie wiem. No właśnie, ja nie pamiętam, ona chyba nie była w takim kiepskim stanie. Tylko my stwierdziliśmy, z tyłu były w kiepskim stanie te uszczelki i dlatego je wyrzuciliśmy, a tutaj stwierdziliśmy, a w sumie jak wszystkie wymieniamy, to wszystkie uszczelki naraz wymienimy. I ta po prostu była brudna, ale stwierdziliśmy, że no ile może kosztować uszczelka? No pewnie nie jakiś majątek. No i się okazuje, że majątek. No tutaj właśnie te uszczelki między 100 a 200 zł za jedno. No. Zależnie od części, także no... A nie opłacało się wyrzucać. No właśnie, nie opłacało się wyrzucać, zwłaszcza, że tych uszczelek... No z 3 na pewno musimy zamówić, także... No i myślę, że to były oryginalne uszczelki, no nie? A w necie rzeczywiście gdzieś te uszczelki po 100 zł, to nie są oryginalne. No. To są jakieś uniwersalne. No i zobaczcie, jak pięknie łazieneczka się prezentuje. A, czy mogę to nagrać? Jak nowa, jak na jachcie. No i lecimy dalej, kolejny dzień, kolejna przygoda. Ahoj, przygodo! W dzisiejszym odcinku mamy tutaj zaczepione już drzwi, także się mega jaramy. I właśnie tutaj wyszlifowaliśmy, daliśmy podkład epoksydowy pod miejsca, które były w tragicznym stanie. I kupiliśmy dzisiaj farbę, która jest właśnie do Ducatosa, taki ma kolor 549 i wyobraźcie sobie, że ja wcześniej po prostu zapomniałem spytać w sklepie lakierniczym, czy można od razu kupić w sprayu. Ja byłem pewien, że w sprayu są tylko takie gotowe farby o danych kolorach, a nie, że można po prostu w lakierniczym kupić farbę w sprayu dowolną, bo już dawno byśmy to zrobili, a my
malowaliśmy pędzlami w środku i pewnie straciliśmy trochę czasu. Ale udało się, to mamy. I no zobaczcie, środek już pokryłem tym sprayem i no nie widać nic. Także zaraz zrobimy drugą warstwę. W międzyczasie jeszcze w środku, a to zaraz przejdziemy, przygotowuję wszystko do położenia podkładu epoksydowego i lecimy dalej. Wcześniej wspominaliśmy, co robiła Alcia, czyli ściągała tutaj te resztki kleju, jakieś gumy i wszystkie świństwa, więc udało się dojść do blachy. Ja następnie młotkiem tą blachę wystukałem, bo była cała pokrzywiona. I w tym miejscu oczywiście przechodzi uszczelka. Mamy też tą uszczelkę, niestety jest jakaś taka za gruba. I no, zamknęliśmy na noc drzwi i trochę się ułożyła. Mamy nadzieję, że się ułoży, później będzie lepiej. No i teraz przygotowuję wszystko do malowania. To mega polecamy. Świetny patent właśnie w sklepach hakierniczych do kupienia. Taśmofolio, tak oni na to mówią. I no, naklejacie po prostu samą taśmę, a potem rozwijacie folię. I dzięki temu macie idealną linię, taką jak sobie wymyślicie do malowania. Świetny patent. Co tutaj masz? Gdzie właśnie rano wstaję, a Prożulek czeka pod samochodem z transparentem. No dobra, to teraz już tylko poważna robota. O, czekaj, tam stanę i zabezpieczę jednak. No, malowanie zostało zakończone z sukcesem. Alcia już gotowa na wejście na dach. Wejście smoka. Zaraz przygotowujemy się do tematów dachowych. No i zobaczcie. Tadam! Ja cię kręcę. Normalnie jak nowe wyglądają. Zbliżej nie będę robił, bo po co to psuć? Ale nie wyszło, no nie ma. Nie, no wyszło przepięknie, naprawdę wyszło super. Tu już w ogóle, no jak nowe. Jak tam, masz dużo miejsca? Na górze? No. No bardzo dużo miejsca. No dopiero jak zabudujemy dach, to będzie mniej trochę. Teraz jest super dużo. No dobra. No i ściągamy. Wszystko mamy pomalowane po bożemu, czyli najpierw do gołej blachy, podkład epoksydowy i potem farba mieszana w lakierni samochodowej. Bo wiadomo, że teraz jest taka linia, no ale grunt, że jest zabezpieczony. Tu i tak będzie uszczelka, więc nie będzie tego widać. Te folijki Mistrzostwa Świata. Już się polecałem wcześniej, ale polecam jeszcze raz. Fenomenalne rozwiązanie do małych powierzchni. Możecie nam jeszcze doradzić odnośnie uszczelki, bo kupiliśmy tutaj taką uszczelkę do tych drzwi przesuwnych i dzwoniłem do gościa i się zarzekał, że ta uszczelka pasuje do tych drzwi, a one się niestety nie domykają. I teraz pytanie, czy to jest kwestia tego, że ta uszczelka się ułoży i będzie ok, czy uszczelka jest do wymiany i nie warto brać zamienników, dajcie znać. To wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka dla algorytmu i jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu, na wszystko odpowiemy. A my się już szykujemy, słuchajcie, do wyjazdu z warsztatu, więc w kolejnym odcinku już zobaczycie, jak będziemy się stąd wydostawali i opuszczamy już ten warsztat. Za 2 tygodnie najprawdopodobniej mamy swoją pierwszą podróż Ducatosem, jedziemy w polskie góry. Nie jest dokończone, ale będzie miał już swoje pierwsze testy, więc koniecznie zostańcie z nami. Będziemy wam pokazywali, co dalej się dzieje z naszym Ducatoskiem. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. Do zobaczenia. We ain't going nowhere. We'll be standing right here until the end of time.